Trzeba zamknął te drzwi całkiem. Zamknę. Czy teraz klapsnę ci teraz. Kasia numer 1. Wyglądasz bajecznie, zaczynamy. Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku podróżowania. No, jeszcze raz może tak zrzeć życiem. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podróżowanie. Jest to odcinek z serii 10 najlepszych, 3 kropeczki. Już Wam mówię, o co chodzi. Otóż ostatnio w naszym życiu dużo się spowolniło. Nie byliśmy ostatnio w ciekawych miejscach i zastanawialiśmy się, co moglibyśmy pokazać Wam w dzisiejszym vlogu. I przypomniało nam się, że jeden z naszych widzów kiedyś poprosił nas o 10 najlepszych miejscówek, w których byliśmy, w których się zatrzymaliśmy. No i stwierdziliśmy, że chyba przyszedł na to czas. Także dzisiaj pokażemy Wam 10 najlepszych miejsc, w których się zatrzymaliśmy. Przed Wami 10 najlepszych naszych miejscówek, najpiękniejszych, najbardziej spektakularnych, najspokojniejszych, bądź takich, które zapewniły nam największy komfort pobytu. Pokażemy je od miejsca, które odwiedziliśmy najpierw, do miejsca, które było najpóźniej, czyli to nie jest od najlepszego do najgorszego. I na ekranie będziecie widzieć na początku nazwę tej miejscówki, kraj, w którym ona była, oraz rząd cyferek. I dla tych, którzy nie wiedzą, to są tak zwane geolokalizacje albo koordynaty. I jeśli skopiujecie te numerki do mapy Google Maps albo do jakiejkolwiek mapy GPS, ona bezpośrednio pokaże Wam, gdzie znajduje się ta miejscówka. Zaczynamy. Pierwsze miejsce to jezioro Svet, jezioro w Czechach. Była to miejscówka, która jako pierwsza stała się dla nas takim miejscem prawdziwego van life'u, miejscem, w którym mogliśmy się zatrzymać, zrelaksować i po prostu pobyć i pocieszyć się zarówno sobą, jak i tym, że żyjemy w van life'ie. Jest to niewielkie jezioro, położone w takim obszarze, gdzie jest o wiele więcej tych jezior, bardzo bliska miasta Trzeboń. Także jest tam co robić. Można zatrzymać się nad jeziorem i po prostu się pochillować. Można pospacerować wzdłuż jeziora. To miejsce zabierze Was w niesamowite miejscóweczki. Można właśnie wybrać się do miasta Trzeboń, gdzie jest co robić, jest tam ładna starówka, kilka jakichś tam starodawnych budynków, także można i tam się przejść. Ogólnie bardzo polecamy, no, miejsce 10 na 10. Miejscem numer 2, które odwiedziliśmy, była wyspa Kyrk i tam dotarliśmy dzięki Park4Night na taką maluteńką, odizolowaną plażę. W ciągu dnia było tam dosłownie kilka osób, które przyjeżdżały i wyjeżdżały. Ta plaża jest o tyle ciekawa, że można tam bez problemu zabierać zwierzęta, także z tego ona tam słynie. Jest otaczona przez drzewa, lasy. Biegnie tam ścieżka, także można pospacerować albo można po prostu zabrać leżaczki i poleżeć sobie na plaży. Miejsce numer 3 to plaża Wikno, Mazury, Polska. Dlaczego to miejsce? Więc jest to, wydaje nam się, bardzo mało znana miejscówka, a nie słusznie, bo jest cudowna. Plaża Wikno to maluteńka, piaszczysta plaża nad jeziorem Omulew, która w weekendy jest strzeżona przez ratowników, którzy czasami organizują też jakieś takie dodatkowe atrakcje typu pokazy ratownictwa. Można tam grillować, zaraz obok jest duży zielony plac, zaraz za nim jest parking, znajdują się tam kosze na śmieci, toalety, w weekendy przyjeżdża także budka z jedzeniem, a ku naszemu zdziwieniu miejsce wydaje się być w ogóle nieznane, ponieważ było tam dosłownie no trochę ludzi, jak na takie warunki, bo ich naprawdę bardzo mało, dlatego gorąco Wam polecamy tą plażę Wikno. Wybierzcie się i wy i przekonajcie się, jak piękne są Mazury i to właśnie te mniej znane. Miejsce numer 4 to opuszczony kamping nad jeziorem Valtimojärvi w Finlandii. Jest to miejsce, na które trafiliśmy przez Park4Night. Właściwie nawet nie wiem czemu, po prostu było to miejsce po drodze do Parku Narodowego, do którego się wybieraliśmy i przez przypadek odkryliśmy niesamowitą miejscówkę. Jest ona położona, jest taki parking na drodze wzdłuż jeziora, ale jest tam całkowita cisza i spokój. Wokoło są małe domki, małe chaty. Właściwie są tam 2 takie chaty, są tam toalety i taka maluteńka wyspa, na którą można się przedostać za pomocą takich systemów mostków. Jest tam bardzo ładnie, bardzo spokojnie, jezioro, las i grzyby. Także jeśli będziecie w okolicy, gorąco Wam polecamy to miejsce, bo jest ono wręcz ekowe. Kolejne miejsce znajduje się także w Finlandii. Jest ono w okolicach koła podbiegunowego nad jeziorem Wietonen. Dlaczego to miejsce? Otóż znaleźliśmy je totalnie przez przypadek. Po prostu się tam zatrzymaliśmy, widząc znak na drodze i kiedy podeszliśmy nad jezioro, zostaliśmy totalnie oczarowani. Tam no, to były najpiękniejsze kolory zachodzącego słońca. Jezioro było płaskie całkowicie i cisza tak wielka, że dzwoniła nam w uszy. Byliśmy tam tylko my, żadne auta, mimo że to było przy drodze, żadne auta nie przejeżdżały. Co więcej, obok tego miejsca były toalety, miejsce na ognisko, no i dużo zielonego placu, gdzie na pewno można parkować i spokojnie kempingować. My co prawda byliśmy tam we wrześniu, więc byliśmy całkowicie sami. Podejrzewam, że w lato będzie tam dosłownie kilka osób pływających na łódkach bądź łowiących ryby. Jest tu absolutna cisza. Teraz ja gadam, ale teraz będę już cicho. Warto się tam przyjechać, żeby właśnie pobyć w takim okołobiegunowym, klimatycznym miejscu. Kolejnym miejscem jest punkt widokowy Snohetta. Znajduje się on w Norwegii i nie są to typowe fiordy. Nie mogliśmy się tak naprawdę zdecydować, którą miejscówkę między fiordami Wam polecić, więc w końcu zdecydowaliśmy się na coś całkowicie innego. Wydaje nam się, że o wiele mniej popularnego. Jest to miejsce, jest to parking w górach, niewysokich, na dość dużej wysokości, ale ogólnie nie są to wysokie góry, więc bez problemu tam można dojechać. A warto tam się wybrać po to, żeby tam się przespać, a potem wybrać się na wycieczkę. Jest tam kilka szlaków prowadzących po pobliskich górach i parkach narodowych, ale naszym zdaniem najciekawsze jest miejsce tak zwany pawilon Snohetta, który mogliście widzieć na naszych vlogach. Jest to niesamowite schronisko, bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie zaprojektowane, super wyglądające w środku. Można wziąć karimatę, śpiwór i się tam zatrzymać, można się tam dogrzewać kominkiem, także na pewno warto się tam wybrać także na noc. Tutaj jest, jak widzicie, parking. Jedzie kolejny kamper na nocleg. Co ciekawe, jest to miejsce, z którego można obserwować bardzo rzadkie zwierzę, tak zwany wół piżmowy. Z tego względu wrażenia są naprawdę niezapomniane, niesamowite zdjęcia, dlatego polecamy Wam to miejsce. Kolejne miejsce to plaża w Szwecji, koło miasteczka Melbi, ale nie jest to taka zwykła plaża, polecamy ją, ponieważ można tam wjechać samochodem, można tam także zatrzymać się na noc, niestety kempingowanie jest zabronione, także gdybyście się tam wybrali kamperem, bądźcie uważni. Jeśli macie campervana i nie jesteście tak bardzo widoczni, możecie się tam bez problemu zatrzymać, nie można tylko wyciągać krzesełek, robić prania, ani takich rzeczy, czyli pozostajemy incognito. Niemniej jednak za dnia można sobie tam pojeździć, my mieliśmy szczęście, byliśmy tam we wrześniu, już praktycznie w ogóle nie było ludzi, także cała plaża była dla nas i udało nam się zrobić fantastyczne ujęcia z drona, co na pewno gdzieś tutaj możecie zobaczyć teraz. Kolejne miejsce już jest o wiele bardziej wakacyjne, jest to wybrzeże koło miasteczka Peníscola w Hiszpanii. Znalazło się ono na naszym top 10, ponieważ jest to cudowne, fantastyczne, dość wyizolowane miejsce, znalazło się tam tylko kilka kamperków. Miejscówka jest nad samym morzem, także fale praktycznie wchodziły nam do wana. Wokoło jest dużo miejsc, w których można spacerować, jeździć na rowerze, a z tego miejsca widać także fantastycznie cypelek, na którym znajduje się Peníscola. Do samego miasteczka jest jakieś 15 minut samochodem, nawet mniej, 10. Także ogólnie jest to super miejscówka. Rzadko można tam być, podejrzewam, samemu. My spotkaliśmy kilka kamperów, ale były to kampery z Polski, także mieliśmy świetny czas, super się tam bawiliśmy i gorąco Wam polecamy, jeśli będziecie w okolicy. Kolejnym miejscem jest, jak to nazwaliśmy, ukryte jezioro koło miejscowości Santa Susana w Portugalii. Jest to miejsce o tyle wyjątkowe, że jest ono dość mocno oddalone od cywilizacji. Wjeżdżamy na olbrzymi plac, nie można nazwać placem, olbrzymi krajobraz, w którym pośrodku jest jezioro, a wokół rozpościera się taka niska łąka, trawy i pojedyncze drzewka. Byliśmy tam my i 3 kampery, ale miejsce jest na tyle duże, że każdy zajmuje sobie swoją własną miejscówkę. Wokół nie ma sąsiadów. Jest to miejsce, które jest non-stop w słońcu, w ciszy i w spokoju. Także jeśli chcecie odpocząć od tłumów, to koniecznie tam się możecie wybrać. Co ważne, niedaleko jest miejsce do czerpania wody i do wyrzucania śmieci, także takie podstawowe rzeczy można załatwić. A jeszcze jako taki bonus zdradzimy Wam, że całkiem niedaleko jest darmowy prysznic gorący, który można sobie wziąć. Najlepiej, jeśli wejdziecie na Park4Night i znajdziecie tą miejscówkę właśnie, o której teraz opowiem, i niedaleko przy kolejnym jeziorze są zaznaczone 2 czy 3 miejsca i tam właśnie na jednym z nich jest parking. Jak sobie wejdziecie, w środku poczytacie, to znajdziecie parking z prysznicem. Zestawienie zamyka miejsce w Portugalii również. Koło miejscowości Albufeira znajduje się miejscówka, która jest bezpośrednio położona na klifach, z której rozpościera się niesamowity widok zarówno na linię brzegową, jak i już na morze. Także gorąco polecamy tamto miejsce. Można się tam zatrzymać, opalać, no i mieć niesamowite widoki, korzystać z pobliskiej plaży. Jedyny malutki minus to jest taki, że miejsce już jest dosyć popularne, znajduje się tam mnóstwo kamperów, jednak wciąż nie przeszkadza to w tym, żeby mieć tam po prostu prostu fajny wypoczynek i dobrze się bawić. Co jeszcze ważne, niedaleko tego miejsca znajduje się najbardziej znana jaskinia, jaskinia Benagil, także można stamtąd się wybrać na wycieczkę albo gdzieś niedaleko wynająć łódkę, porobić zdjęcia, nagrywać vlogi, filmy, no i super się bawić, także polecamy. I to wszystko. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że byliście z nami. To było 10 najlepszych miejsc, w których spędziliśmy noc w ciągu zeszłego roku, podczas naszej podróży, podczas naszej przygody Van Life. Zostawcie komentarz, dajcie znać, czy Wam się to podobało, czy chcecie więcej tego typu filmików. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, możecie to zrobić, klikając właśnie przycisk subskrybu i dzwoneczek. I w komentarzach jeszcze podzielcie się z nami jakimiś Waszymi sprawdzonymi miejscami do Van Life'u.